Cześć, tutaj Tomek Kopra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj degustacja piwa w stylu grodziskie, chociaż na etykiecie mamy napisane tylko grecer. Znaczy jest tutaj napisane też na dole, że jest grodziskie. To jest piwo uważone w browarze Jopen, z którego miałem okazję degustować piwo żytnie IPA. O grodziskim mówiłem w kontekście piwa Janka Szały, które tutaj degustowałem na blogu. No i to piwo zostało uważone w browarze Jopen przy współpracy z Ronem Pattisonem. To jest bloger z Wielkiej Brytanii, który pisze na blogu Shut Up About Barclay Perkins. Jeżeli chodzi o nazwę, to może śmiało konkurować z naszym blogerem, czyli El Desmadres Beer Vault. To jest taki bloger, który się zajmuje historią szczególnie ale brytyjskich. On tam co drugi wpis to są tabelki z drugiej połowy XIX wieku, w których porównuje ekstrakty początkowe różnych piw, stopień nachmielenia, receptury, ile zużywano chmielu w poszczególnych latach. Generalnie zajmuje się dłubaniem we wszelkiego rodzaju źródłach, a tych w literaturze, ale w piwowarstwie brytyjskim jest całkiem sporo, bo raz, że to była taka tradycja, znaczy inną tradycję trochę miały te browary niż browary na terenie Polski, ale przede wszystkim tam nie zostało to zniszczone tak mocno w czasie czy II wojny światowej, czy wcześniej. W Polsce niestety te tradycje zostały mocno urwane, a już w ogóle najbardziej to przerwała je te 50 lat komunizmu. Bo w Wielkiej Brytanii ciągle znajdujemy browary, które ważą od 200 lat nieprzerwanie, mają swoje zapiski, swoje archiwa. W Polsce niestety tego nie ma. Nawet jeżeli te browary funkcjonują, nawet jeżeli ważyły przez długi czas, to bardzo często było tak, że po prostu nowy zarząd na przykład nie widział nic, jak to powiedzieć, wartego kultywowania w jakichś tam przedwojennych recepturach. Zwłaszcza, że częstokroć to było tak, że te browary były zakładane przez opcję niemiecką i to już w ogóle dla władzy ludowej było nie po myśli. Oprócz tego tutaj wymieniono Iwana Reila z Pragi. To jest korespondent jednej z amerykańskich gazet, nie pamiętam już czy New York Timesa, czy jakiejś no, tego typu. On z kolei pisze o czeskim piwie i posługuje się nickiem Piwni Filozof. No i tutaj jest napisane, że pięciu piwnych entuzjastów postanowiło właśnie odtworzyć ten styl. Podejrzewam, że tych pozostałych trzech to już ekipa Jopena. No i co? Generalnie oczywiście trzeba bardzo pochwalić fakt, że po pierwsze uważono to piwo o ekstrakcie 7,7% ekstraktu, czyli 7,7 stopnia Plato. Po drugie, użyto tylko słodu pszenicznego wędzonego, czyli też już bardzo duża zgodność z oryginalnym przepisem. No i użyto tylko drożdży lubelskich. Aha, i tutaj jest, że wykorzystano też oryginalne drożdże. No to trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o
technologię, o wierność przepisowi, no to jest to najbardziej wierne piwo grodziskie, jakie pojawiło się na rynku. Czyli jest o wiele bardziej wierne, o wiele bardziej prawdziwe niż na przykład a la grodziskie z Pinty. Spróbujmy, jak smakuje, przy czym oczywiście swoje wrażenia będę konfrontował z tym, co pamiętam z degustacji tego piwa Janka Szały, które jest dla mnie jakimś tam wzorcem. Piwo jest, co widać od razu, było już w butelce, jest zdecydowanie zbyt mgliste. Jest nieklarowne. Jak pamiętacie, grodziskie było klarowane karukiem w celu strącenia nadmiaru osadów białkowych i w celu też chyba wyklarowania drożdży. Z drugiej strony było refermentowane. Nie wiem, jak jest z tym piwem, czy ono było refermentowane. Aha, no i tutaj jest napisane, że oni stworzyli dwie wersje, grodziskie i grecer. Ja mam grecera, a tego grodziskiego niestety nie udało mi się kupić. Co ciekawe, znaczy tutaj jeszcze taka jakby odniesienie do etykiety. Etykieta jest po prostu paskudna. Paskudna, czegoś tak paskudnego to ja dawno nie widziałem. To wygląda, no, ja nie wiem, jak to nazwać, jakaś kobieta, wyglądająca jak, prawda, z początku lat 90. Trzyma butelkę z tym piwem na grzejniku, na kaloryferze. No, nie, no to jest po prostu coś tak paskudnego, że... Jeżeli chodzi o aromat, jest lekka nuta dymu. No, z butelki całkiem intensywna. Tutaj już z tego szerokiego jakby kielicha już ten aromat się tak nie kumuluje. Ale jest rzeczywiście też dymny. Jest całkiem ładna piana, taka mięsista, zwarta, drobna. W smaku powiem szczerze, że wiele nie odbiega od ala grodziskiego z Pinty. Po pierwsze, moim zdaniem jest za mało goryczkowy. Jest za mało goryczkowy, jest za mocno owocowe. Ono jest mocno owocowe takimi w przyjemny sposób. To nie są jakieś ordynarne owoce, które tu nie powinny być, ale grodziskiem to, które ja próbowałem od Janka, to o którym rozmawiałem z nim i z jego ojcem Wojtkiem, odnoszę wrażenie, że ono powinno być generalnie bardzo czyste w smaku i w aromacie, bez nadmiaru estrów. Tutaj tych estrów jest sporo i one troszkę przykrywają, nie ma na przykład aromatu chmielowego, a ten chmielowy aromat powinien być. Tak samo powinna być właśnie ta intensywna dymność, która generalnie jest, ale tylko jeżeli się wącha skoncentrowaną butelkę, czy skoncentrowane aromaty przez szyjkę butelki, bo tutaj z kielicha, który się mocno rozszerza, tych aromatów dymnych praktycznie nie czuć. Jest dość wysokie nasycenie. Piwo jest dosyć gładkie, gdzie ja kojarzę właśnie grodziskie jako bardziej wytrawne. Bardzo jestem ciekaw, jakby smakowała ta wersja, która się nazywała grodziskie. Tak czy siak, piwo jest bardzo dobre. Brakuje mu moim zdaniem do tego, jak mogłoby to piwo smakować. Nie wiem, czy jak smakowało, bo oryginalnego grodziskiego nie piłem. Natomiast na pewno czapki z głów przed ekipą i Jopena i przed Ronem Pattisonem, bo to chyba on był głównym jakby
modus operandi, jak to się mówi, tego przedsięwzięcia. Zresztą, jak całkiem niedawno Brewers Association opublikowało opis Grodziskiego, o którym tu wspominałem, że on się mija troszkę z tym, co ustaliła na przykład komisja do spraw Grodziskiego w ramach PSPD. Jak ten opis się pojawił, to on też wystosował list do Brewers Association, napisał na blogu, że to jest w ogóle granda ten opis i trzeba powiedzieć, że bardzo możliwe, że miał podobny wpływ jak PSPD na to, że ten opis w końcu zmieniono. Polecam, jeżeli możecie jeszcze gdzieś kupić, bo wiem, że jakaś ograniczona ilość przez piwiarnię żywiecką trafiła do Polski, to spróbujcie. Jest to całkiem niezła interpretacja stylu. Podobna do Ala Grodziskiego, mimo że Ala Grodziskie nie ma, nie było tak, jakby to powiedzieć, tak ortodoksyjnie nie było ważone jak ten Grecer. Natomiast no, nie uszczegło się tych samych błędów, co Ala Grodziskie, czyli tak, jest mętne, jest za słaba goryczka. No i ten aromat mógłby być też intensywniejszy. Tak czy owak cieszy, że polski styl jest robiony za granicą. Też jestem ciekaw, jak będziemy się do tego odnosić. Czy będziemy po prostu z tego się cieszyć, czy będziemy się martwić, że nam podkradają Grodziskie, czy będziemy się cieszyć, jeżeli oni będą mówili, że to jest Grodziskie, a nie Grecer. No to jest sprawa ciężka. No, ja się cieszę, że coś takiego się dzieje. Za jakiś czas być może będziemy się smucić, że lansują coś jako Grodziskie, a to z tym Grodziskiem niewiele ma wspólnego. Tutaj przynajmniej jeżeli chodzi o technologię, jest bardzo wiernie zachowana, więc tak naprawdę chyba tylko klarowania karukiem im zabrakło. Przez to piwo jest takie mętne. Wasze zdrowie i polecam.